Z pewnością każdy użytkownik Instagrama lub TikToka kojarzy taką osobę jak Władimir Szmondenko. No dobra, może nie kojarzycie go z imienia i nazwiska, ale na pewno znacie go pod pseudonimem Anatolij, który swoją rozpoznawalność głównie zyskał dzięki prankom, przebierając się w strój sprzątacza, no i demonstrował swoją siłę o wiele większym kulturystom. Tylko może i na tle kulturystów albo zwykłego zjadacza chleba, użytkownika Instagrama czy też TikToka ta siła mogła być imponująca, tylko na tle innych trójboistów zupełnie nie imponuje swoją siłą. W dzisiejszym odcinku zobrazuję Wam, jak silny jest, albo jak też słaby jest Anatolij na tle polskiej trójboistki Agaty Sitko. Zapraszam do oglądania. Trójbój siłowy składa się z trzech bojów. Z przysiadu, wyciskania na ławce poziomej, nie płaskiej, poziomej, tak się mówi poprawnie, i z martwego ciągu. I od razu zaczynamy od przysiadu i przypominam, że jego ostatni start był w 2018 roku przy wadze niespełna 73-74 kg. No i te wyniki jakoś specjalnie nie były imponujące, bo to są przysiady rzędu 150 kg, ale na Instagramie możemy zauważyć, że jego ostatni rekord w przysiadzie to 210 kg przy wadze niespełna 80 kg. Co do głębokości, no sędziowie mogliby nie zaliczyć tego przysiadu, no ale dobra, uznajmy to, że jego rekord to 210 kg. Dla porównania Agata Sitko przy wadze niespełna 69 kg to 197,5 kg, a będąc kilka kilogramów cięższą, jej ostatni rekord to 207,5 kg. Na sprzęcie Elejko. Tu też musimy zauważyć, że te ciężary u Anatolijego mogą ważyć więcej, mogą ważyć mniej, więc przy tej różnicy 2,5 kg dałbym tutaj znak równości. Na razie mamy remis. Kolejne wyciskanie i teraz mam tutaj ogromny problem z oceną siły Anatolijego, ponieważ w jego ostatnim starcie, który był 6 lat temu, jego rekord w wyciskaniu to 122,5 kg. Dla porównania wynik, najlepszy wynik Agaty Sitko to 155,5 kg, a przy masie ciała 69 kg to 152 kg. Tylko jego przysiad na przestrzeni 6 lat wzrósł o 60 kg, ale jak wiemy w wyciskaniu no tak łatwo kilogramów nie możemy sobie dołożyć, więc nawet gdyby połowę progresu z przysiadu przełożył na wyciskanie, to i tak nadal byłby to gorszy wynik niż u Agaty Sitko. Zlitujmy się nad Anatolijem i dajmy tutaj też znak równości. Czas na martwy ciąg, czyli koronne ćwiczenie u Anatolijego, głównie z tego względu, że większość jego pranków bazowała właśnie na tym ćwiczeniu, czasami były elementy dwuboju, ale głównie jego pranki bazowały na martwym ciągu. Na zawodach w trójboju podnosił ciężary rzędu 200 kg, ale jego rekord jest z zawodów single deadlift i wynosi 245 kg. Oczywiście podnosi również ćwierć tony, jednakże te talerze niczym nie przypominały tych, które mamy na zawodach w IPF-ie. Dla porównania Agata Sitko 248,5 kg przy wadze niespełna 69 kg i 250 kg przy wadze niespełna 76 kg. Nie ma rekordów żadnych w paskach, czy to też na deadlift barze. Wszystkie rekordy Agata Sitko ma w swoim chwycie, chwycie zamkowym, na sztywnej sztandze. W porównaniu do Anatolijego, bo już pewnie czekacie na ten wynik 290 kg na bumperach. No i właśnie, tutaj Wam coś wyjaśnię. Najlepiej na własnym przykładzie. Mój rekord sprzed kilku lat na zawodach, na normalnych talerzach to 210 kg. A tutaj dla porównania macie niedawny, nowy rekord 250 kg, gdzie założyłem paski, gdzie dorzuciłem bampery, gdzie te najcieńsze talerze, które powodują największe ugięcie gryfu, założyłem na koniec, bo po prostu chciałem podnieść ten ciężar. Dokładnie to samo zrobił Anatolij. Dorzucił paski, gdzie ten zakres ruchu się skraca, dorzucił bampery, a te cienkie talerze od trójboju założył na koniec, gdzie spowodowało to jeszcze większe ugięcie gryfu. No i sama sztanga typu deadlift bar bardzo się ugina już w ciężarach powyżej 270 kg. Więc nijak nie mogę porównać tego rekordu do 250 kg Agaty Sitko, która wykonuje to na sztywnej sztandze, na samych talerzach od trójboju. No i oczywiście stosuje tutaj własny chwyt, chwyt zamkowy. Ale okej, po raz kolejny zlituję się nad Ukraińcem i postawię tutaj znak równości. I teraz pewnie sobie Wy pomyśleliście, że jak włączyliście ten film, to od razu powiem, że Agata Sitko jest silniejsza. Jeśli chodzi o same ciężary, no to tutaj jest wszędzie znak równości, ale Agata Sitko wykonuje te wszystkie rekordy będąc lżejsza. Więc brawo Polska, Polska górom,
mamy swojego Anatolego i bardzo cieszę się, że mogłem nagrać wam ten materiał, głównie z tego względu, że dużo osób porównuje Anatolego do przykładowo Krzysztofa Wierzbickiego, Ediego Halla, Jamala Brownera, ponieważ kiedy wstawiam swoje filmy, kiedy podnoszą 500 kg, to ludzie w komentarzach piszą, że Anatoli podniósłby więcej, że czy może tam posprzątać. W tym filmie zobrazowałem wam, że nie taki Anatoli mocny, jak go malują. Ba, można nawet jeszcze powiedzieć, że mamy swojego polskiego Anatolego w postaci Agaty Sitko, czyli takiego Anatolego w wersji żeńskiej. Mam nadzieję, że wam ten film się spodobał. Zachęcam was do pozostawienia subskrypcji na tym kanale, do pozostawienia łapki w górę również, bo tego typu materiałów na tym kanale będzie coraz więcej. I tak, nie ma widać mojego ryja. Może to i na plus, bo jak sprawdzam statystyki, to wtedy, kiedy jest widać moją twarz, kiedy się wypowiadam po prostu bez jakiegoś filmu w tle, to ludzie zazwyczaj ten fragment pomijają, więc może ta zmiana akurat wynikać na plus. Chwilę mnie nie było na YouTubie, kilka spraw mniej przyjemnych było akurat w moim życiu, więc teraz troszkę czasu mam więcej, więc te filmy o dłuższym formacie będą się coraz częściej pojawiać na kanale. Chwilę bawię się w TikToki, całkiem przyjemne doświadczenie, odkryłem aplikację CapCut w ogóle i bardzo zadziwia mnie ta aplikacja, akurat na niej teraz montuję. I to by było na tyle. Do następnego i cześć!